Ojcze, dziękujemy Tobie za Twoje Słowo. Dziękujemy, że Twoje Słowo jest mądrością, że Twoje Słowo jest siłą, że ono pokazuje nam światło nieba. Ojcze, dziękujemy Tobie, że Ty dałeś nam rozumienie Twojego Słowa. My ustanawiamy teraz w imieniu Jezusa, że my niczego nie stracimy z tego, co przyjmiemy, że to, co przyjmiemy, wyda w nas stukrotny plon. Amen. Amen. Przyjaciele, mamy Ewangelię Jana, 2 rozdział, od 13 wersetu. Kiedy ja studiuję Słowo, to ja w nim szukam zawsze dwóch rzeczy. Jakby patrzę na dwóch płaszczyznach. Pierwsza płaszczyzna to jest płaszczyzna, która obrazuje rozumienie Boga. Bóg pokazuje nam w swoim Słowie Jego rozumienie rzeczywistości. Tak jak On rozumie. To jest bardzo ważne, jak się czyta Słowo. To jest rozumienie Boga. Ja wcześniej mówiłem o tym, w jaki sposób my mamy te rzeczy sobie diagnozować, bo pojęcie, że Biblia jest Słowem Bożym, to jest w ogóle jeden z większych dramatów, jaki istnieje. Biblia to nie jest Słowo Boże. Nie Słowo Boże. W Biblii jest Słowo Boże. Ale Biblia nie jest Słowem Bożym. I o tym nigdy nie wolno zapominać. Bo w Biblii też jest wiele rzeczy, które są po prostu manipulacją. To manipulacja jest. Jedną z takich, na przykład, większych manipulacji to jest to, że ona jest, powiedzmy, Stary Testament, to pisany przez Żydów. Tak? I to jest bardzo subiektywnie pisane. To jest, a informacja to jest nasz Bóg. To nasz Bóg, prywatny. Jahwe to nasz prywatny Bóg. Mamy takiego Boga prywatnego i ten Bóg prywatny nasz, jak my będziemy przestrzegać Jego przykazań, to On wszystkich naszych wrogów pozabije. A nam będzie dawał wszystko, o czym zamarzymy. A to w ogóle, wiecie, to ma bardzo manipulacyjne jest takie. Dlatego Biblia zawiera w sobie Słowo Boga. Ona tam ma Słowo, tam jest Słowo Boga. Dlatego jest napisane, że całe Pismo przez Boga jest natchnione. Całe Pismo jest natchnione przez Boga. To znaczy, że to, co tu jest napisane, posiada w sobie rzetelne informacje, tylko to są różne informacje. Na przykład, czy informacja na drzwiach w bloku, że jest rozłożona trutka dla szczurów, czy to jest rzetelna informacja? No jest to rzetelna informacja. Patrzysz, że tam jest trutka rozłożona. Czyli jest informacja rzetelna o tym, że coś jest niszczące i trujące. Znaczy, to jest natchniona informacja jak najbardziej. Tam jest tchnienie administratora. Tchnął. Po co tchnął? Żeby pokazać, proszę Ciebie, że istnieje coś, co jest niebezpieczne dla życia. I w Biblii też jest wiele informacji pokazujących, że to, co człowiek tam zrobił, to jest w ogóle bardzo niebezpieczne. Czyli my musimy umieć czytać to wszystko. Dlatego Słowem Boga jest Jezus. Słowem Boga to jest Jezus. To jest Słowo Boga. I to jest jakby rozłożone w Biblii. To się tam zawiera. To Słowo Boga tam się zawiera. Ten Jezus tam się zawiera. I trzeba umieć to wszystko wyjąć stamtąd. To jest specyfika w ogóle funkcjonowania naszego, że my mamy tą Biblię i to jest wielkie błogosławieństwo, że mamy tą Biblię i że dzisiaj możemy ją sobie kupić za 90 zł, studiować i przyjmować rzeczy. Tylko polega na tym, że my nie możemy tego wziąć i powiedzieć, to jest Słowo Boże. To nie jest. No. Teraz byliśmy w takim kościele, wspaniali ludzie. Wspaniali ludzie. Pastor 50 lat wierzący, w 68 nawrócił. Człowiek, który jest poświęcony dla Królestwa.
Ma 70 parę lat, on cały czas jest na ulicy, on głosi słowo, on w ogóle uzdrawia chorych, on wypędza demony. No ale dziewczyny nasze przyszły do kościoła, do chustki dostały na dzień dobry. Agatę ukręcili w taki szalik i koniec. Bo tu niewiasty muszą mieć głowy przykryte. Nie masz przykrytej głowy, że nie możesz tam modlić. Bo tak jest napisane w Biblii. No i ja teraz ja nie posiadam argumentu. Znaczy ja mam masę tych argumentów, tylko jeżeli człowiek uważa, że to, co jest napisane w Biblii, że to jest coś, co trzeba zastosować, no to ja też mam inne pomysły związane z tym, co jest zapisane w Biblii. Prawda? Mam na przykład taki pomysł, w związku z tym, co jest zapisane w Biblii, że dobrze jest wyżynać Arabów. No. Całkiem nie głupi pomysł, ja mam na to podstawę biblijną. To jest zgodne ze słowem pańskim, wyżytanią pański i zabił, proszę ciebie, 800, czy tam 800 tysięcy, proszę ciebie, Asyryjczyków. Tak? Wow. Weźmy przykład. Tak? I wyrażnijmy dzisiaj, proszę ciebie, Iran. Na przykład. W imię Pana. Zaczynamy troszeczkę nie rozumieć filozofii Bożego Serca w tym wszystkim. No to nie o to chodzi. Trzeba umieć zobaczyć Słowo Boże w Biblii. Żeby zobaczyć Słowo Boże w Biblii, trzeba z Bogiem chodzić. To jest w ogóle świetny pomysł, być z autorem blisko. Tak jak ludzie szykanują mnie, proszę Ciebie, ja się czasem pytam, Ciebie w ogóle znasz? Znasz mnie? Zamieniłeś ze mną kilka słów na temat krów? Czy nie? Ty nie wiesz nic o mnie. Tobie się wydaje, że ty masz prawo, tak, oceny mojego życia. Już jeśli tak robisz, to weź całokształt. Całokształt weź. Biblia jest miejscem, gdzie znajdujemy Słowo. Ja to cały czas podkreślam. I to jest trudniejsze, niż powiedzenie, że Biblia jest Słowem. To jest o wiele trudniejsze. Pamiętajcie, religia, największa zaraza, jaka istnieje, największa, nie ma większej zarazy niż religia, bo religia w sobie zawiera wszystko. Tak naprawdę humanizm, szeroko pojęty, on jest częścią religii. Ateizm to jest część religii. To jest wszystko religia. Jakaś forma religijna. I to jest najsilniejsza broń w ręku diabła od początku jego istnienia, od początku istnienia Ziemi. Religia, ona potrzebuje zawsze punktu kontaktu. Ostatnio oglądałem program Discovery i okazało się, że ten wielki mecz Al-Aqsa, Al-Aqsa się nazywa chyba, już nie pamiętam, to tam jest w centrum Jeruzalem, koło ściany płaczu, on jest zbudowany wokół skały, na której rzekomo Abraham miał zabić swojego syna Izaaka. W centrum tego meczetu jest skała. I oni oczywiście, to jest religia monoteistyczna i tam nie ma obrazów i tam nie ma w ogóle żadnych fresków, żadnych jakby relikwii, ale mamy skałę w środku. I tam wszyscy przychodzą, w tą skałę się patrzą. A co ciekawe, w środku skały jest taki odciśnięta stopa i oni twierdzą, że to Abraham tą stopę odcisnął. To jest główny relikt w ogóle tego. I teraz patrzcie, monoteistyczna religia, w której nie ma obrazów, nie ma żadnych łączników, mówimy my i Allah, prawda? I tam Mahomet, proszę ciebie, ten Mesjasz, w tym wszystkim, który jest tą drogą do tego Allaha, a jednak kupa innych rzeczy i odcisk stópki jest. Twardo Abraham. Się okazuje, że Abraham miał stukające pięty jeszcze w tym wszystkim, żeby się tak wbił w skałę. Religia, ona potrzebuje łącznik. I teraz protestanci, ja o święto reformacji było, to napisałem, że my jesteśmy reformacją. Dałem Agacie swoje zdjęcie. Moja reformacja. Reformacja. Bo reformacja powaliła system katolicki. Okej. Ja zrozumiem to. Ja rozumiem Lutra. Miał rację. Nie zgodził się z tym syfem. No ale wparowadził sola scriptura. No tylko pismo. No jak tylko pismo? I już sama jego filozofia jakby zaprzeczała temu, co sam stwierdził. Bo już powiedział, że gdyby od niego to zależało, to by wyrwał list Jakuba i go spalił. To nie tylko pismo. No. To tylko
tylko pismo minus list Jakuba, według jego poglądu. Tak? Swoje wypowiedzi Sola Scriptura, która dzisiaj stanowi fundament religii protestanckiej, prawda? Już mamy błąd na początku, no bo już sam Luther dochodzi do wniosku, nie no, to kurczę, to też jest niezgodne z moim sercem, bo nie umiem tego w ogóle ogarnąć, nie ogarniam kuwety. Jak mam połączyć w ogóle to? Co mówi Jakub z tym, co w ogóle mówi Jan? Nie umiem, no nie był w stanie tego zrobić, nie miał tego poziomu poznania. U protestantów Biblia stała się łącznikiem. Oto Słowo Boże. Katolicy podnoszą opłatek, tak? Protestanci zasłaniają się Biblią. Ale Słowo Boże to nie jest Biblia. Ale w Biblii jest Słowo Boże. Dlatego my studiujemy i przyglądamy się temu. I to, co ja chcę, żebyście robili, to wyłuskiwali Chrystusa. To Chrystus musi być wyjęty z tego. Trzeba zrozumieć Jego osobę. To Jego osoba. Jest mój badacie Pisma. A one składają świadectwo o mnie. Od początku do końca. O mnie tu chodzi. O mnie. Od początku do końca. Dlatego jak czytasz Pismo, to przede wszystkim ty musisz oglądać pogląd Boga z perspektywy Chrystusa. A po drugie, Pismo Święte, ono obrazuje ciebie. Czyli ja w Biblii szukam Boga i szukam siebie. I ty, czytając Biblię, musisz szukać Boga i szukać siebie. Szukać Boga i szukać siebie. I to jest w ogóle coś, co jest podstawą. Nie szukamy niczego innego. Nie szukamy związków historycznych, związków jakichś innych. Rozumiecie? To nieważne jest dla nas. W Biblii jest tyle błędów, tyle sprzeczności, tyle w ogóle wymyślonych historii. Wymyślonych. No są wymyślone. Rozumiecie? Postacie są powymyślane. Ludzie się z tym nie zgadzają. Ciężko im w ogóle tutaj. Jest takiego zaprosiliśmy tutaj teologa, doktora teologii. I on to fajnie mówi. No mówi, no, Abraham prawdopodobnie był. No na pewno Dawid był. Mamy w ogóle. No, ale różnych ludzi to mogło nie być wcale. Mówią, to jest kłamstwo. No nie, no nie kłamstwo. Nie kłamstwo. Dlaczego nie kłamstwo? Dlatego, że Boga nie interesuje przekazanie historycznych faktów. Boga interesuje przekazanie Chrystusa. I jeżeli ja mogę podnieść człowieka przez to, że opowiem mu historię, której nie było, tak? Ale zawrę w niej wątki, które podniosą jego życie, to z pełną premedytacją będę kłamał. Proste. Zresztą ja ciągle kłamię, chodząc w duchu wiary. Bo ogłaszam to, czego się spodziewam, a nie to, co widzę. No jestem zakłamany w związku z tym, według prawa tego świata. Jestem jednym wielkim hipokrytą. Proszę Ciebie. Bo pojawia mi się katar, ktoś się pyta, jak się czujesz, ja mówię, świetnie, jak oddychasz, jeszcze lepiej niż wczoraj. Nigdy tak nie oddychałem, człowieku. Mógłbym na Monte Everest jedną dziurką zasłonić. A ktoś mówi, ale ty masz katar. Ja mówię, chyba ty. No ty kłamcą jesteś. Nie, no nie jestem kłamcą. Mówię to, czego się spodziewam. No cholera, nie spodziewam się mieć katarną. Trzeba być jakimś w ogóle wariatem, żeby wstać rano i chcieć mieć katar. No nie chcę mieć katarną. W związku z tym, tak, funkcjonuje, jakbym kataru nie miał. Mówię, jakbym kataru nie miał. Tak? I w związku z tym znika katar. Oto metoda dziwaczna. Cholernie kłamliwa. Bo jak będę szczery i zacznę opowiadać, że mam katar, to będę miał katar. A ja nie chcę mieć kataru. Interesuje mnie życie bez kataru. W związku z tym kłamię. Dlatego Bóg ma inne podejście. Bo to dla nas w tym systemie w ogóle kłamstwo to jest określenie czegoś w ogóle, co jest, a się mówi, że nie ma. A prawda to jest stwierdzenie jakiegoś faktu. Krzesło jest, nie jest krzesło. Ale jak ty mnie zapytasz, Artur, to krzesło jest, ja powiem, to zależy. Czy to krzesło tu jest?
To zależy od tego, co ono ma przynieść. Bo jeśli to krzesło ma przynieść życie, to ono tu jest. A jeśli ono ma przynieść śmierć, tego tu nie ma. I powie, co to jest? Ja powiem, no to jest w ogóle filozofia Boża. To filozofia Boża. Jego interesuje manifest życia, a nie stwierdzenie faktu. Tak? Jeżeli przez to, że człowiek mający raka, że przez to, że on będzie chodził i będzie ogłaszał, że nie ma raka, zniknie mu rak, to niech mu błogosławi w tym kłamstwie. To niech on kłamie z całą premedytacją. A z drugiej strony, proszę Ciebie, tak jak było w przypadku łomaka, kiedy lekarz mówi do niego, ma Pan wysokie ciśnienie. Ma pan coś z sercem. A mówi do niego, kłamiesz. I wyszedł. No i teraz co zrobił? Zarzucił w ogóle lekarzowi medycyny, facetowi, który spędził pół życia na studiach, prawdziwie prawidłowo odczytał w ogóle wszystkie rzeczy, że kłamie? No. Miał kłamiesz i wyszedł. Co on zrobił? W ogóle dlatego w Słowie Bożym my nie szukamy pewnych związków historycznych. Ludzie mówią, jest archeologia biblijna, potwierdzone jest to, potwierdzone. Ale co tam chcesz potwierdzać? Biblię chcę potwierdzić. Ja mówię, człowieku, ty sobie popraw mózg. Weź sobie takie, pozginaj, bo ci się prostuje. Mózg swoje ci się prostuje. Po co? Biblię chcesz udowadniać? No udowadniać. Tego się nie udowadnia. Nie patrzy się, czy tutaj był ten kanał, czy tego kanału nie było, czy tam było, czy nie było. Rozumiesz, bo nas to nie interesuje, bo kupę rzeczy opisanych w Biblii nie było. A są one opisane po to, aby zobrazować kawał serca Boga. Bo na ludzkie w ogóle pojęcie nie można tego zobrazować. Trzeba w ogóle wymyślić bajkę. Czy te nowsze badania doprowadzają do tego, przecież to już całe w ogóle, całe kierunki psychologiczne oparte na bajkach. Się bajki opowiada. To dzisiaj po latach ludzie doszli, jaka jest filozofia bajki. Że jest małe dziecko, tak? I temu dziecku nie przekażesz w ogóle informacji inaczej, jak przez bajkę. I musisz mu opowiedzieć, był Jaś, Małgosia, nie byli dobrzy, była baba jaka i ona była zła. Teraz w ogóle rysujesz dziecku pewną rzecz, tak? I dziecko w tym momencie, tak? Zaczyna stawać na prawidłowym poziomie funkcjonowania. Ono zaczyna rozumieć, odczuwać prawidłowo, rozumieć, bo coś mu robił, boś mu nakłamał. Opowiadałeś mu o jakiejś babie z krzywym nosem, co mieszka, proszę Ciebie, rozumiesz, w domku z wedla. I rozumiesz, o co chodzi. W ogóle, i teraz to dziecko potem patrzy na ptasie mleczku i myśli, że tam człowieku baba jaka mieszka. Tylko on już wie, co z nią zrobić, tak? On już wie, jak w imieniu Jezusa, proszę Ciebie, przekląć, proszę Ciebie, ducha ptasiego mleczka, proszę Ciebie, i zjeść, i być szczęśliwy, bo już wie, że nie jest osierocony, bo proszę Ciebie, ma wysokie poczucie własnej wartości. To wszystko jest w ogóle do zrobienia na poziomie zastosowania odpowiedniej formuły, na przykład bajki. Jezus im bajki opowiada, tak? Różne. To rzeczy, których nie było. I tak musicie czytać Pismo. I nie spinać się i zastanawiać się, tylko być Duchu Święty prowadź mnie. Duch Święty w Tobie jest jak GPS prowadzący Cię po tej wielkiej mapie. To jest wielka mapa. I On Ci to będzie pokazywał. I On Cię na Chrystusa będzie prowadził. I On mnie prowadzi na Chrystusa. I ludzie do mnie mówią, skąd Ty masz to objawienie? Ja mówię, z Pisma Świętego. Z tego samego, którego Ty nie umiesz czytać. Różnica między mną a tatą jest taka, że ja umiem czytać. Bo Jezus nie mówi, nie zarzuca, że nie czytacie Pisma, tylko pyta, jak czytacie? A słowo tam dokładnie mówi, w jaki sposób Wy czytacie? Czym Wy to czytacie? Bo to różnym organem można czytać. Rozumiesz, o co chodzi? O różnym. Będziesz czytał w duchu, będziesz rozumiał w duchu, będziesz intelektualnie próbował to wszystko rozwalić na kawałki, to utkniesz. I zobaczysz, że masz 100 tysięcy sprzeczności, że w jednej Ewangelii jest napisane, że było dwóch, proszę Ciebie, zdemonizowanych, a w drugiej, że był jeden zdemonizowany w Kafarnaum. No i o co tu chodzi? Dwóch czy jeden? Bo to już jest ewidentna różnica. Dwa razy ten. Tak. Dwa razy był, tak. Ale kiedy Ty rozumiesz, że kiedy jest pisana Ewangelia Mateusza i występuje tam dwóch, to tam musi być dwóch. Bo to jest Ewangelia kierowana do Żydów.
A u Żydów każda sprawa musi się opierać na zeznaniu dwóch lub trzech świadków. To jest niemożliwe, żeby był jeden. To wprowadzili drugiego zdemonizowanego, żeby potwierdził tego pierwszego. I to jest dla Żydów czytelne. Aha, było dwóch? Okej. Ale dla Greków już nie musi być dwóch. I Łukasz już może pisać na przykład, że jest jeden. Tak? Bo Grecy funkcjonują w systemie traktatu. Otrzymują informacje, ok? Rozkminiają ją, czy to jest tak, czy tak, w porządku. I tam nie potrzebują potwierdzeń, bo opierają się na intelekcie. Tak? I doktor Łukasz, on już w ogóle już inaczej pisze. To nie jest sprzeczność. Tak? Tylko to jest właśnie, popatrzymy na prawdę. Naprawdę. Ja przeczytam ten fragment, sobie go będziemy się na niego przyglądać. 13 werset. Tak, zbliżała się Pascha Żydowska, udał się Jezus do Jerozolimy. I znowu, co robimy? Patrzymy na Jezusa. Kiedy się udaje do Jerozolimy? No w najbardziej strategicznym momencie. Nie idzie wcześniej, idzie tam, kiedy Pascha. Kto to jest? Prowokator. To prowokator. To nie jest cicha postać. W ogóle wypadaj, przygląda się jemu, to prowokuje, w Paschę tam idzie. Wtedy, kiedy jest największe natężenie religijne, to Jezus idzie, proszę Ciebie, do Jerozolimy. I zastaw w świątyni sprzedających woły i owce i gołębie siedzących wekslarzy. I skręciwszy bit z powrotów, wypędził ich wszystkich ze świątyni, wraz z owcami i wołami wekslarzom rozsypał pieniądze i stoją po wywracał. A do sprzedawców gołębi rzekł, zabierzcie to stąd. Z domu ojca mojego nie czyńcie targowiska. W ogóle co on tam zrobił? Przychodzi. Pierwszą rzeczą, którą robi, to wprowadza zarząd. Czy to jest jego świątynia? Z punktu widzenia społecznego? Absolutnie nie. Jezus jest zwykłym, przeciętnym Żydem, który nie posiada żadnych praw do tego miejsca. Jakiego my widzimy tutaj Jezusa? Przede wszystkim to jest zdecydowana, odważna, prowokacyjna i rewolucyjna postać. I teraz spójrz, co robisz czytając Pismo? Konfrontujesz siebie z tym. W ogóle zatrzymujesz się na takim fragmencie, zaczniesz się modlić, być Panie. Oto obraz, który ma być w moim życiu. I teraz patrzysz, czy Ty odstajesz od tego obrazu, czy Ty nie odstajesz. Jak odstajesz, to masz problem. Już tylko na podstawie tych kilku fragmentów możesz sobie rozpisać obecny problem. Tak, Boże, nie jestem odważny. Nie jestem prowokacyjny. Rozumiesz? Nie jestem taki jak Ty. W związku z tym mam zaburzenie. Mam gdzieś zwarcie. Duchu Święty. Przyjdź do tego zwarcia. Zobacz, co już zrobiło słowo. To nie przychodzisz do porządku dziennego. Przyjrzałeś się w tym. Wziąłeś obraz, czyli słowo. Wziąłeś Jezusa. Ten Jezus tutaj to jest słowo Boga. O, taki jest Bóg. Takie coś ma Bóg. Takie coś ma w sobie. To jest Jego charakter. Jego zachowanie. Ludzie do mnie mają pretensje. Mówią, bo on się drze. Ceroński, bo on tak się robi. Ja mówię, bo ja się drę. Bo taki sposób bycia. I w ogóle mi to bardzo pasuje. Mówię, z czym masz problem, że się drę? No bo ja się nie drę, ale ja mówię, a ja się drę. No nie wiem, czy z czym mam powiedzieć, źle się czujesz, pluję na ciebie, coś robię ci tam. Nie. No to w ogóle, dlaczego nie rozumiesz, że to ja taki jestem? Dlaczego chcesz mnie zmienić? Czemu ty chcesz mnie zmienić? Ludzie czytają Pismo, wiecie, to chcą Jezusa zmienić i mówią tak, i to jest ważne, co się dzieje. Posłuchaj teraz, jakie są duchy zwodnicze. Ale ja taki nie jestem. Nie mam tak. Jak to taki nie jesteś? Jeśli jesteś inny niż on, to jesteś zaburzony. Ty nie możesz być inny niż on. Bo jesteś zaburzony wtedy. I nazwij to. Nie dorabia filozofii. Nie mów, ja mam inny charakter, ja mam inne usposobienie, bo inny charakter niż jego charakter, to jest błędny, to jest błąd. Błąd. Jesteś inny, czyli nieświęty, bo on jest święty. A jak jesteś inny niż święty, to jesteś nieświęty w swoim charakterze. On idzie i prowokuje. Dzisiaj o godzinie 11 będą ludzie prowokować
pod bramą cmentarza Brudnowskiego. No to jest właśnie to, ten charakter Chrystusa. Ludzie, czemu wy to robicie? Czemu chodzicie w taki dzień? A w jaki mamy chodzić? W święto kupały? No kurczę, człowieku. Idziemy w święto zmarłych. On poszedł w Paschę. W Paschę poszedł. On właśnie to zrobił. Poszedł w Paschę. Pojechaliśmy do Częstochowy. Ubrałem się, przebrałem się za księdza. Wlazłem na kosz na śmieci. Tak? I głoszę Chrystusa. Agata na dole stoi i krzyczy. Nie będziemy więcej chodzić wokół świętej góry. W ogóle, rozumiesz? I przychodzą ludzie i mówią, co to jest, proszę księdza? Tak? Ja mówię, wiosna w kościele. Świeży powiew, mówię. Świeży powiew. Rozumiesz? Ludzie mnie po rękach tam całowali, oddawali życie Jezusowi. I mówią, ojcze. Ja mówię, córko. Po rękach mnie całowali, ja do Jezusa przyprowadzałem. Tam, w tym miejscu. Rozumiesz? W centrum Częstochowy. Dlaczego? Bo taki był Jezus. Bo taki był Jezus. Taki był Jezus. On nie był inny. On idzie w Paschę. Idzie wtedy, kiedy jest największe kongo tam. I teraz co on robi? On nie przychodzi i nie mówi, wow, jaka fajna impreza. Odpust. Tak, tu obważanki, tam jojo, proszę ciebie, rozumiesz, wszystko jest super. Nie, on przychodzi, pierwsze rzecz, co robi? Ja sobie tylko wyobrażam, bo ja tam byłem na tym miejscu. Specjalnie tam byłem, jak byłem pierwszy raz w Izraelu, to od razu tam poszedłem i mówię, jaka akcja, bo to taki, takie, teraz to takie zagłębienie, bo to jest ta Jerozolima niższa. Teraz on tam wchodzi, przygląda się temu taki plac, tak? I tutaj były różnego rodzaju, bo tam to handlowali tam wszędzie. Tam handlowali gdzie indziej. I on teraz przychodzi i on, bo to jest, co to robi? Skręca bit z powrotów. Jakich powrotów? Bo to też trzeba zrozumieć, co to jest, że on, przecież to on tam miał powrozy, jakieś nic tam nie miał. To już długo chyba to robił. Wiesz, co on zrobił? Oni tam handlowali tym. To wziął to sobie od kogoś, wziął to w ogóle. To on tam w ogóle rozpierduchę robi. To jest kolejny kram, który handluje tymi sznurkami, tym wszystkim on podchodzi, zabiera te sznury i skręca to. W ogóle wiesz, o co chodzi? Na środku w ogóle. To jest coś takiego w ogóle jakby z kijem baseballowym, w ogóle tam stał i go szlifował w ogóle. Wiesz. Skręca i zaczyna ich lać. No zlał ich w ogóle. On przychodzi, tak? I on ich leje. Dlaczego on ich leje? To się dzieje w centrum świątyni. Czyli oni mają pozwolenie arcykapłanów, oni są zdecydowani na to. To nie są dziwni ludzie, którzy nie wiedzą, co robią. To są ludzie, prawda? Którzy są absolutnie zdecydowani na to. Zobaczcie teraz Boga. Bóg nigdy nie tłumaczy ludziom czegoś, tak? Co oni rozumieją. Wiecie, komu Bóg coś tłumaczy? Komuś, kto nie rozumie. Ale jeśli ktoś rozumie, Bóg nie tłumaczy. Wczoraj rozmawialiśmy sobie na temat Salomona. Przez chwilę. Dlaczego Salomon upadł? Dlaczego on to zrobił? Ja mówię, bo, no bo zdecydował się oddawać cześć innym Bogom. On się zdecydował. Tam jest napisane takie, że on, bo tam ma kobiety różne i tak dalej. Ja słyszałem masę różnych takich informacji pod tytułem, no tak, on został zwiedziony. Ja mówię, a co to znaczy został zwiedziony? Proszę mi powiedzieć, bo ja nie wiem, co to jest być zwiedziony. Jak to jest być najmądrzejszym człowiekiem na świecie? Najmądrzejszym człowiekiem na świecie. Potężny iloraz inteligencji. Biolog, geograf, historyk, poeta, pieśniarz, bard, kurczę, wszystko, rozumiesz, to chodzi, biznesmen. Facet ma tylko, jeżeli chodzi o napływ gotówki, nie mówię nic więcej, 100 tysięcy dolarów dziennie. Taki biznes robi. Usiadłem kiedyś i to przeliczyłem. Nie licząc innych dochodów, tylko podstawowego napływu finansowego z haraczy. Rozumiecie? 100 tysięcy papieru dniówki ma Salomon. Facet jest petarda intelektualna. Co to znaczy, że go kobieta zwiodła? Ja nie rozumiem, jak kobieta zwiodła. Nie wiem, co to znaczy.
że ona, że wiecie, ona mogłaby go zwieść, jakby była mądrzejsza od niego. Ale nie ma mądrzejszej osoby niż Salomon. Bo ja rozumiem, że jest jakiś głupeczek, proszę ciebie, fajną babkę zobaczył, tam kawałek dupy pokazała, proszę ciebie, i on było, poleciał. Fajnie, no zwiodła go, on tam leci za nim, wiesz, co chodzi. Ale nie Salomon! Salomon to jest petarda intelektualna. Ma 300 żon. Każda jest umocowana finansowo. Każdy zrobił pełne zabezpieczenie. Bardzo świadomy człowiek. Bardzo świadomy. Tak? Bardzo świadomy. W ogóle on świadomie robi. Ma 700 kochanek. Każda zabezpieczona finansowo. Bo sformułowanie nałożnica, tak? To była kochanka na stałe. Ma takie coś, że w ogóle nikt nie jest w stanie mu się przeciwstawić. W tym czasie w Izraelu ani jeden Żyd nie wykonuje pracy fizycznej. Wszyscy ludzie narodowości żydowskiej są dyrektorami, kierownikami, rozumiecie? Właścicielami przedsiębiorstw. Na Izrael pracują narody ościenne. Kurczę, takie coś zrobił. Najwyższej rangi polityk, rozumiecie? I teraz co? Został zwiedziony. Jak? No kurczę, ludzie, no jak można zwieść takiego człowieka? Można debila zwieść. Rozumiecie, to do trzech nie umie zliczyć. No nie może ci panienka z Egiptu zwieść w ogóle gościa, rozumiesz, który ma 170 IQ, rozumiesz, na przykład. No nie może. I który jest w ogóle... A czym go zwiodła? Jak on ma 300 takich jak ona. I 700 w zanadrzu. Okej? Okay? Ma 1000 babek na bieżąco. Czym go zwiedzie? To nie jest Heniek z poczty, rozumiesz? Co miał pannę pierwszą w życiu, jak miał 54 lata. Dlatego, że była ślepa i głucha. To nie Salomon. To przystojniak. Bogaty. Ustawiony. Zostaje zwiedziony. Dlaczego? Bo się zdecydował. Znając Jahwę, zdecydował się kłaniać Molochowi. Odnalazł w Molochu, w Kemoszu, w Asztarcie coś, co było dla niego atrakcyjne. I o co chodzi? Bóg nie rozmawia z ludźmi świadomymi inaczej jak tylko raz. Dlatego Jezus przychodzi do świątyni, mówi, okej, wszyscy jesteście świadomi. Bierze bat i leje. I ludziom się wydaje, mówi, co to jest? Ja mówię, to jest Bóg właśnie. I kiedy czytasz te fragmenty, to one cię rozbrajają z takiej informacji, że Bóg do ciebie pół życia mówi o tej samej rzeczy. I że mówi, tak, rozumiem, masz trudny czas. Proszę ciebie, powiem ci to jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. On do ciebie nie mówi. Powiedział do ciebie coś 5 lat temu i przestał z tobą rozmawiać. Bo jesteś dorosły, bo jesteś świadomy. Kurczę, powiedział ci idź, nie poszedłeś, to przestał z tobą rozmawiać. Gadasz ze swoją panią od 5 lat. Rozumiesz, dziękujesz swojej przysadce mózgowej. Dziękuję Ci, Panie Jezu, to Ci dochodzi dotąd. Nie wychodzi dalej. Dziękuję, że mnie prowadzisz. On Cię nie prowadzi. Bo Ty dorosły jesteś. On Ci powiedział, idź tam. Poszedłeś tam. I zatem myślisz, że co on robi? Zapieprza za Tobą, proszę Ciebie, i co Cię ciągnie za ucho? Chodź tam, chodź, weź, chodź tutaj, chodź. Nie. To w ogóle nie ma takiego Boga. I Pismo pokazuje też, że to jest w ogóle, no to jest Słowo Boże, no nie ma takiego Boga. On nie przeczyta, przepraszam bardzo, czy to jest jakaś, mówię, że niedziela handlowa, sobota handlowa, na myśl, sobotę handlową, bo nie wiem w ogóle. Czy handlujemy? Biznes prowadzimy? Tak? Nie. Nie mówi. Bierze bat i wszystko im rozpieprze. Mówi do nich tak. Zabierzcie to stąd.
Zabierzcie to stąd. Z domu ojca mego nie czyńcie targowiska. On mówi, to jest mój dom. Dom mojego ojca. Dom mojego ojca. Widzicie w nim tak, chcę, żebyście zobaczyli Boga. To daje poczucie bezpieczeństwa. Pamiętaj. Jeżeli zrozumiesz, że Bóg nie idzie na kompromisy z tobą, to znaczy, że nie idzie z nikim. To daje potężne poczucie bezpieczeństwa. Bo jak sobie wbijesz do głowy, że idzie na kompromisy z tobą, że jak go dobrze wybłagasz, to ci buty wyczyści. Rozumiesz? To poczucie bezpieczeństwa w tobie nigdy nie będzie prawidłowo zbudowane. Bo w twojej podświadomości będzie informacja, że każdy inny może zrobić to samo, nawet twój wróg. Ale z Bogiem tak nie jest. On taki właśnie jest jak tu. Wtedy uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: żarliwość o dom twój pożera mnie. Posłuchaj, manifest prawdy przyprowadza kolejne prawdy. Kiedy w twoim życiu zacznie się manifestować jakaś prawda, natychmiast będą się otwierać drzwi na inne prawdy. Jeżeli pójdziesz za jakąś prawdą, to kolejne prawdy będą ci się przypominać, będą ci się otwierać. To pokazuje słowo. Kiedy oni to zobaczyli, przypomnieli sobie. Rozumiesz? Kiedy zaczynasz patrzeć na prawdę i mówić, okej, to tak jest, to ci się otwierają kolejne przestrzenie. Pyk, pyk, pyk. Zaczynasz wiedzieć, co robić. Wtedy odezwali się Żydzi, mówiąc do Niego, jaki znak pokażesz nam na dowód, że Ci to wolno czynić. Jezus odpowiadał, że kim zburzcie tę świątynię, a ja w trzy dni odbuduję. On mówi do nich o rzeczach globalnych. Bóg zawsze mówi o rzeczach globalnych. Bóg nigdy nie mówi do człowieka w taki sposób, na poziomie tego człowieka. Na przykład przychodzisz do Boga i mówisz tak. Jesteś w różnych kompromisach i mówisz tak, co mam zrobić to z tą sprawą? On nigdy ci o tej sprawie nie powie. On powie ci o całokształcie problemu. On o tej nie powie. Na przykład przychodzą ludzie, przychodzi do mnie, powiedzmy, ktoś mówi tak, nie radzę sobie ze swoim dzieckiem. Co mam zrobić? A ja mówię, ale to, że sobie nie radzisz ze swoim dzieckiem, to jest skutek. Nie powiem ci, jak sobie radzić z twoim dzieckiem. Powiem ci, jak zlikwidować przyczynę tego skutku. Jezus mówi tak, oni mówią, pokaż nam znak. Dlaczego ty ich popiłeś? Dlaczego ty ich wypędziłeś? Oni o tym fakcie rozmawiać chcą, tak? Pokaż nam znak. Dlaczego to wolno ci robić? A Jezus mówi tak, ok? Spuśćcie świątynię. Oni się go pytają, dlaczego ty w świątyni robisz rewolucję? Prawda? A on do nich mówi, nawet ja nie wam nie odpowiem, dlaczego robię w świątyni rewolucję, tylko spuśćcie świątynię. Ona jest niepotrzebna. Chciałbym, żebyście zburzyli świątynię. A ja w trzy dni ją odbuduję. Taki wam znak pokażę. Do czego nas prowadzi? Zawsze będzie cię prowadził do śmierci i zmartwychwstania. On zawsze cię przyprowadzi pod drzwi twojego problemu. I powie tak, najpierw chcę, żeby to umarło. Czy wchodzisz ze mną w ten układ? Czy zgadzasz się na śmierć? Tak rozmawia Bóg z człowiekiem. Najpierw zbóż cię. On cię zawsze, Bóg przyprowadzi do miejsca, tak, które przeszkadza. On nie rozwiąże twojego problemu na zasadach takich, że teraz przy tym Panie potrzebuje w ogóle 100 tysięcy dolarów. Bóg mówi, wiem, że potrzebujesz 100 tysięcy dolarów. Ja to rozumiem, że potrzebujesz 100 tysięcy dolarów teraz. Ale to, że ty potrzebujesz 100 tysięcy dolarów teraz, tak? To ja nie chcę z tobą o tym rozmawiać. Ja chcę z tobą rozmawiać o tym, co stoi na przeszkodzie posiadania przez ciebie takich pieniędzy. Czyli chcę z tobą porozmawiać, dlaczego ty nie masz tych 100 tysięcy dolarów do tej pory jeszcze.
co tam stoi na przeszkodzie. I On Cię na przykład zaprowadzi w miejsce Twojego niedowiarstwa, On Cię zaprowadzi w miejsce Twojego lęku, On Cię zaprowadzi w miejsce, proszę Ciebie, takiego w ogóle, takiej stagnacji życiowej. On Cię tam zaprowadzi najpierw. On Cię najpierw w to miejsce wprowadzi. Rozumiesz? A dopiero później On będzie z Tobą, tak, rozmawiał o rzeczach bieżących. On o śmierci najpierw. Ludzie by cały czas chcieli z Bogiem na każdym poziomie rozmawiać o życiu. Ale On zawsze najpierw o śmierci. On Ci zawsze najpierw proponuje jakiś zgon. Czegoś, co jest problemem. Rozumiecie? Bałem się psów. Paradoks. Hodowałem psy. Chodziłem z psami na walki. Ale kiedy były gdzieś bezdomne psy, i to jest w ogóle ciekawe, czyli psy, nad którymi nie posiadają kontroli, to ja się ich bałem. W ogóle znałem psy, wiedziałem, jak są niebezpieczne. Wiedziałem, jak jedne psy drugim wyrywają w ogóle wnętrzności. Trenowaliśmy do tego psy. Mieliśmy takiego psa. W ogóle trzeba było w nim, bo ciężko złamać jest coś w psie. Żeby psa zrobić zabójcę, z psa, który ma normalny mózg, to jest cholernie trudna sprawa, bo on ma instynkty pewne. Na przykład pies, normalny pies, nie z uszczerbkiem na mózgu, on nie zabije suki. On nie zabije suki, a szczennej to już na pewno nie. On nie zabije szczeniaka. Co ciekawe, nie zabije psa, który się poddaje. Często w ogóle biegnie jakiś pies, taki taka bestia, to drugi pies nie może uciec, to się wywali do góry plecami, brzuchem, pokaże te najbardziej miękkie miejsce, ten pies go nie ruszy. Ale mieliśmy psa i go przygotowaliśmy do walki. Musieliśmy mu złamać psychikę, temu psu. I łapaliśmy psy. Przywiązywaliśmy je do drzew, ciąłem je magnetem. I biliśmy tego psa do tego czasu, aż zaczął je gryźć. Musiał je zagryzać na naszych oczach. Zagryzał wszystko. Był w stanie zagryźć szczenię, sukę. Kiedy chcesz sięgnąć po sukces, musisz zawsze przejść przez śmierć. Granica śmierci jest granicą wejścia. I kiedy Bóg Cię prowadzi, On Cię najpierw doprowadzi do miejsca zgonu. On Cię złapie. Dlaczego? Bo Ty będziesz wtedy zdatny. Wtedy będziesz mógł. Dlatego On mówi, zbóżcie do świątyni. Zbóżcie. On nie chce z Tobą rozmawiać o innych rzeczach. Jemu zależy na globalnym sukcesie Twoim. Globalnym. Jego nie interesuje chwila, że dostajesz dziś 100 tysięcy i dzisiaj te 100 tysięcy, proszę Ciebie, to będzie coś, co spowoduje, że Ty się na chwilę poczujesz usatysfakcjonowany. Wiesz, co On chce? Żebyś miał ciągle te pieniądze. Żebyś miał otworzone biegi, w których te pieniądze będą mu stały. I tak jest z każdą dziedziną. A więc najpierw się doprowadzi do miejsca problemu związanego z tym pieniądzem. To trzeba coś zburzyć. A to, że gdy życie 46 lat budowano tę świątynię, a te 3 dni chcesz odbudować. Zawsze człowiek, kiedy rozmawia z Bogiem, to stawia swój problem jako pierwszy. I Słowo Boże nam pokazuje to. I to jest normalne. Kiedy przychodzisz do Boga, najpierw pokazujesz swój problem. Rozumiesz? Najpierw. Taka jest w ogóle ludzka natura. Ale On mówił o świątyni ciała swego. Czyli do czego On prowadzi w ogóle? Zobacz, to słowo pokazuje, że w ogóle Bóg, On cały czas do wiary prowadzi. On mówi, uwierz mi, uwierz, uwierz. Podchodzimy do Twojego problemu, tak? Chcę, żebyś się zdecydował na globalną zmianę. W ogóle uwierz mi, a ja to odbuduję, ja to odbuduję. Ale weź udział w burzeniu, weź udział w burzeniu, a ja to odbuduję, a ja to odbuduję. Rozumiesz?
Byłeś na takim spotkaniu. Po tym spotkaniu podszedł do mnie człowiek i mówi tak: pastorze, żyję z kobietą, jestem wierzącym człowiekiem, żyję z kobietą wiele lat. To niewierząca kobieta, w ogóle czarownica. Ale jestem z nią związany emocjonalnie bardzo mocno. Ale mówi, robię teraz taką rzecz, wracam do siebie, mieszkam kawał drogi stamtąd, pakuję się i wychodzę dzisiaj wieczorem z domu. Okej, pojechał, spakował się, dym. Oczywiście ja też dostałem do swojego, okazało się, że to moja wina jest też, że ten związek się rozpadł. Spakował się i wyszedł. Po jakimś czasie znalazł się w jednej z naszych wspólnot. Bardzo szybko odbudował życie swoje, założył biznes. To coś, w czym był, trzymało go przez lata. Pozwolił, wziął udział w śmierci tego zjawiska. Uwierzył w to, że kiedy on uderzy w to, to powstanie życie. I powstało życie. Powstało życie. I to jest ten Jezus. To, co się nam pokazuje w Słowie. Gdy więc został wzbudzony z martwych, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to mówił i uwierzyli Pismu i Słowu, które wyrzekł Jezus. I znowu, każdy akt Twojej wiary powoduje, że będzie Ci łatwiej wierzyć dalej. Każdy akt Twojej wiary. Dziś uwierzysz w coś, w cokolwiek. Jutro Ci będzie łatwiej wierzyć. Dlatego jest napisane z wiary w wiarę, słowo z wiary w wiarę. Słowo z wiary w wiarę oznacza, że coraz łatwiej Ci jest wierzyć, gdy wierzysz. Po prostu. Z wiary w wiarę. Im więcej wierzysz, tym Ci łatwiej wierzyć. Mi dzisiaj jest łatwo wierzyć w to. Wiecie, to jak naiwniak w ogóle. Wiesz. A gdy był w Jerozolimie święto Paschy, wielu uwierzyło w imię Jego, widząc cuda, który dokonował. Ale sam Jezus nie miał do nich zaufania, bo przejrzał wszystkich. Ja o tym wspominałem ostatnio, że Bóg nam nie ufa i nigdy nie wolno się nam udzielić. To w ogóle nie w tą stronę się kierujemy. Bóg nam nie ufa. Dlaczego miałby? Widzicie? To jest w ogóle to. Ludziom się wydaje, że jak my wierzymy Bogu, to Bóg nam wierzy. Wierzy Bóg. Zadaniem Boga nie jest nam wierzyć. A kim my jesteśmy, żeby nam wierzyć? To wielki kreator. Często do mnie ludzie przychodzą i mówią tak: nie wierzysz mi tak do końca. I ja mówię, no pewnie, że nie. Ale to w ogóle nie czyni w ogóle mnie miłosnym wobec Ciebie. Dlaczego mam Ci wierzyć, jak widzę Twoje mankamenty? Że nie jestem idiotą. Ale jak stoisz wyżej gdzieś, to nie oznacza, że wszystkich, którzy są gdzieś niżej na jakimś poziomie, obdarowujesz zaufanie, bo to jest nieprawda. To nieprawda. Te teksty religijne, w ogóle Bóg nam zaufał, czy coś, nie, no nie zaufał nam. W ogóle zaufanie to jest definicja wiary. Wiara jest pewnością. Wiara jest pewnością. Nie możesz powiedzieć, że Bóg Ci ufa. Bo jestem wcale nie ufał mi Jezus. No. W ogóle Jezus nie ufał ludziom. Bo to my mamy Jemu ufać. To On przychodzi i mówi, nie zawiodę, nie zostawię, nie opuszczę. Ja często jak z ludźmi buduję coś, szczególnie jak ludzie przychodzą do kościoła, świeżo są nawróceni, ja mówię, nie zawiodę Cię ja. Ja Cię nie zawiodę, Cię nie opuszczę. Ty nie wiem, czy mnie zawiedziesz. Nie ufasz? No nie. Ja Cię nie zawiodę. Ja nie mam precedensu w życiu. Ja nie mam precedensu wycofania się z czyjegoś życia. Natomiast wiem, że Ty dzisiaj będąc na tym poziomie się możesz cofnąć. To w ogóle jak się cofniesz, a wrócisz, to Cię przyjmę z powrotem. Przecież wiem o tym. Ale w ogóle nie ufam Ci. I to nie jest nic złego, też chcę, żeby się zaznaczyć tego Boga w tym wszystkim, bo to Bóg to się stał taką bajkową postacią. Że to jest taki, wiecie, to jest naiwniak, że on tam
nam coś daje, że my idziemy. W ogóle nie. Nie w tych kategoriach się mierzy wszystko. Wiecie, nie. I od nikogo nie potrzebował świadectwa o człowieku, sam bowiem wiedział, co było w człowieku. No Bóg wie, co jest w człowieku. Bóg wie, co jest w tobie. Boga nie możesz ściemić. No człowieka ściemisz, Boga nie ściemisz. Dlatego, kiedy ja przychodzę do Boga, ja rozumiejąc Słowo, kiedy przychodzę do Boga, to ja przychodzę w ogóle w takim bardzo prosto. Ja Bogu nie obiecuję niczego. Nie przychodzę, nie mówię, obiecuję ci to, obiecuję ci tam. No nic nie obiecuję w ogóle, wiesz. No przecież zobacz, jaki jest mój stan. Ty wiesz, ja wiem. W związku z tym w ogóle patrzę, na czym teraz mogę stanąć, staję na tym, idę do przodu, w ogóle trzymaj mnie, kurczę, wiesz, mocno. Bo to jest tego rodzaju życie. To jest tego rodzaju życie. A był człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, dostojnik żydowski, ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu: Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel, nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jak ty czynisz, jeśli by Bóg nie był z nim. Widzimy kolejną odsłonę Boga, do którego przychodzi człowiek zawstydzony. Człowiek, który jest rozdwojony wewnętrznie. Człowiek, który doświadcza tego, co doświadcza wielu ludzi. Wielu z was mogło tego doświadczyć. W ogóle przyjście do Boga jest bardzo opresjonowane. W ogóle powierzenie się Bogu jest opresjonowane. Są opresje na to, że mam Bogu powierzyć. On przychodzi w nocy, on się wstydzi. Ile ja mam rozmów z ludźmi, mówię: przyjść do kościoła. Ja mówię: nie mrucz, nie mrucz. Nie mów do mnie w mruczantach. Tak. Gdzie mieszkasz? No tu i tu. Mówię: masz rzut beretem, 100 kilometrów. No ale wiesz, to jest jakoś, ja mówię: co jest? Kamera? Mówię: pomoże ci szybko stracić twarz. Będzie łatwiej. Ona ułatwia życie, ta Zośka, nie wiem, jak się nazywa. Ewa. O, Ewa. Ma życie ułatwia. Rozumiesz, to ułatwia życie. Ale on przychodzi, bo wewnątrz jego coś w ogóle się nie zgadza z tym, co ten świat mówi. I w ogóle trzeba bardzo patrzeć na to, co się w tobie nie zgadza. Jak coś się w tobie nie zgadza w związku z tym, co się dzieje na świecie, tak? To nie bagatelizuj tego. Rozumiesz? Nie bagatelizuj, nie bądź człowiekiem, który gdzieś to zepchnie. W ogóle jak we mnie się coś nie zgadza. Takie coś w ogóle, przyglądam się temu, mówię: nie, kurczę, ja bym tutaj nie pasował w ogóle, tak? To ja nie bagatelizuję. Odpowiadając, rzekł mu Jezus: zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się to nie narodzi na nowo, nie może użyć Królestwa Bożego. I widać, już zaczynają się te klasyczne teksty Boga, mówiące o odrodzeniu duchowym, że to jest jedyna szansa. Jedyna szansa. Tak bardzo ważną rzeczą jest to, żeby to głosić. Tego Boga, do którego wejście jest tylko przez odrodzenie duchowe. Rzekł mu Nikodem: jakże się ma człowiek narodzić, gdy jest stary, czyż może powtórnie wejść do łona matki swojej, urodzić się? Widać od razu sprzężenie fizycznej rzeczywistości, czyli tego, co ten świat proponuje. Czyli przychodząc do Boga, my zawsze doświadczamy tego sprzężenia. Nasze doświadczenia wcześniejsze, nasze historie, które się wydarzyły. To są historie natury psychofizycznej, to nie są historie natury duchowej. I zderzenie z duchowością jest dramatyczne. To jest zupełnie inna para kaloszy. Tu panują inne zasady, tu w ogóle coś innego się zupełnie dzieje, tak? On powiedział mu: Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam ci. Zawsze kiedy zaprawdę, zaprawdę Jezus mówił, czyli dwa razy to powtarzam, to były niezmiernie ważne rzeczy, on tak zawsze robi. Powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może użyć Królestwa Bożego. Tutaj często ludzie z tego wersetu robią do chrztu taką analogię. Natomiast nie ma nic wspólnego z chrztem. Temat woda jest symbolem słowa. To jest symbol słowa w ogóle. Te słowa, które wchodzi w człowieka i daje mu życie. Ona jest tylko symbolem.
Słowa, które ożywia wszystko. Słowa, które się, z którego się wszystko składa. Człowiek fizycznie składa się w 70% z wody. Wiecie? I teraz Jezus w ogóle tutaj pokazuje, kto się narodzi z wody i z ducha. I on tutaj w takiej pierwszej płaszczyźnie przekazu mówi, że z wody jesteś urodzony fizycznie, ale to, że ty jesteś urodzony z tej wody, to w ogóle już jest w ogóle potężna zagadka, bo ty się nie powinieneś trzymać. Skoro ty jesteś 70% wody, to ty w ogóle się powinieneś rozpaść. Nie masz prawa chodzić. Chodząca woda jesteś. I to, że ty jesteś chodząca woda, to już powinno ci dać jakąś taką pierwszą myśl podstawową w ogóle, jak to się cholera wszystko trzyma kupy. Tak? Że ja się w ogóle urodziłem, że ja chodzę. Tak? I znowu ta druga analogia, że woda jest to słowo, bo to jest w ogóle bardzo ciekawy ten przekaz, że woda jest słowem, to pokazuje, że w ogóle my jesteśmy zbudowani z materiału, który w ogóle nie powinien się trzymać. Tak? I to, że on się trzyma, to już jest, to tam daje informację, że to jest to życiodajne słowo w nas, i to nas trzyma w kupie. Bóg nas stworzył, tak? I teraz dopiero Jezus mówi, kto się narodzi z wody i z ducha, że tutaj potrzebuje się z tego ducha narodzić. Czyli mimo, że on jest już narodzony w sposób fizyczny, że już nawet zdał sobie sprawę z tego, że to musi być dzieło Boże, to jeszcze potrzebuje odrodzenia duchowego. Tutaj jest duch z dużej litery napisany, ale to nie jest z dużej litery w oryginale. Te duże litery w słowie duch to są najczęściej zamienione przez ludzi, którzy nie mogli sobie poradzić z tym, że to nie chodzi o Ducha Świętego, tylko o Ducha Ludzkiego. To jest mowa o Duchu Ludzkim, nie o Duchu Świętym tutaj. Czyli tutaj w ogóle Jezus zaczyna pokazywać tą składową człowieka. To człowiek się składa z tej fizyczności, tej psychofizyczności, składa się z duchowości. Są dwie odrębne przestrzenie. I mówi, to się narodziło z ciała, ciałem jest, to się narodziło z ducha, duchem jest. Tutaj pokazuje te rozdzielenie. I teraz tego Boga, którego ty oglądasz, musisz widzieć jako tego, który naprawdę rozumie tą składowość człowieka. Dlatego na przykład Bóg, dla Boga to, że upadasz, to nie jest problem. Bo on wie, że to, co ciałem jest, to pada. Rozumiecie? To pada. To jest greckie słowo soma użyte. Soma to jest to fizyczność. Co fizyczne jest, fizycznym jest. Co duchowe jest, duchowym jest. Są dwie odrębne rzeczy. Ten Bóg rozumiejący. Tutaj pokazany jest ten Bóg rozumiejący. Pokazuje, ja rozumiem, że mówi, ty jesteś fizyczny, jesteś duchowy. I ty jesteś tym przeciwnym połączeniem takim, zresztą sam cię takim stworzyłem. I teraz to, że ta fizyczność ci się wywala, to nie oznacza, że cię duchowość wywala. W ogóle to ten Bóg rozumiejący to. Zobaczcie, na słowo pokazuje, że to Bóg w ogóle on wie, o co chodzi. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musisz się na nowo narodzić. Wiatr wie, dokąd chce i szumie go słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. On pokazuje tutaj, w ogóle Bóg pokazuje, że w ogóle duchowe odrodzenie to jest absolutna przemiana i przestajesz funkcjonować w takich zasadach, jak funkcjonowałeś do tej pory. Stajesz się dziwny. Dziwny. Jesteś dziwny. Wiatr wieje dokąd chce. Szumie go słyszysz, ale nie wiesz skąd pochodzi, dokąd idzie. I tak naprawdę Jezus pokazuje w ogóle Nikodemowi, że on musi przełożyć trochę wajchę. On mówi, zrozum, mi chodzi o to, żebyś ty, odrodziwszy się na nowo, tak? Stał się człowiekiem nie z tej ziemi. Boga niezmiernie interesuje to, abyśmy zaczęli już tu na ziemi doświadczać w ogóle nieba. Bo to tam nasza przyszłość, w cudzysłowie. Tam nasza wieczność. On już jakby przyzwyczaja się do tego, mówi Nikodemie, tak? No dziwny będziesz, a Nikodem nie chce być dziwny. Ła! Przyszedł w nocy, jest politykiem, jest członkiem w ogóle rady religijnej. W ogóle wiecie, no ostatnią rzeczą, którą by chciał, to być dziwnym. No. Kurczę, no dziwnym to może być w ogóle jakiś tam menelik, jemu nie przeszkadza. Tak? Ale nie on. Odpowiedział Nikodem i rzekł do niego, jak to się stać może? Odpowiedział Jezus i rzekł, jesteś nauczycielem Izraela, a tego nie wiesz? No to jest odpowiedź Boga, bo to są w ogóle, to są też te teksty. Ludzie przychodzą do Boga i mówią, ale jak to będzie? Co tutaj? Wyjaśnij mi krok po kroku, jak się poruszać w tym. A potem są zdziwieni, że on nie wyjaśnia.
A wręcz jeszcze szydzi, bo to w ogóle to sarkastyczne jest. Bo to bardzo, bardzo silny sarkazm. Bóg jest sarkastyczny. My nauczycielem w Izraelu jesteś, a nie wiesz? Tyle szkół skończyłeś, takie doświadczenie masz życiowe, nie wiesz? Wiesz, co chodzi. Ludzie to w ogóle to myślą, że tak na każde zawołanie Boga przyjdą, przy ciebie, szybciutko będą podać samą instrukcję obsługi tego. I że On już leci ci podaje. Nie. On najpierw ci pokaże, że to nie chodzi o to, że ty masz w ogóle każdą rzecz wiedzieć. Ja zresztą mówię, te wiedzenie to jest mocno przereklamowane. Wszyscy koniecznie zrozumieć coś czują. Jak nie rozumieją, to się czują źle. A uwaga, dlaczego ty się czujesz źle? Jak nie rozumiesz? Ty w rozumieniu pokładasz w ogóle poczucie bezpieczeństwa? No weź. Ja masę rzeczy nie rozumiem do tej pory. To mi w ogóle nie przeszkadza w tym, tak? Żeby mówić. Wiecie, nie słuchajcie nigdy tego, że wszystko musicie zrozumieć. Jak ktoś będzie kierował w tą stronę, to nieprawda. Trzeba zrozumieć, że musicie zrozumieć. Nie. Zaprawdę powiadam ci, co wiemy, to mówimy i co widzimy, o tym świadczymy, ale świadectwa naszego nie przyjmujecie. Zaczyna mówić o liczbie mnogiej. W ogóle ciekawa rzecz. Zaczyna mówić z perspektywy w ogóle Boga w niebie. Jeśli nie wierzycie, gdy wam mówiłem o ziemskich sprawach, jakże uwierzycie, gdy wam będę mówił o niebiańskich? Posłuchaj, bardzo ważne rzeczy. Przychodzisz do Boga. Szukasz zrozumienia różnych zagadnień. Modlisz się i słyszysz na przykład takie coś. A dlaczego ty nie bierzesz systematycznie? Roisz to, grobisz diabła. Precz szatanie! Modlisz się dalej. Szukasz głębokiego wyjaśnienia. I słyszysz taką rzecz. Dlaczego ty tam wobec tego człowieka nie jesteś miły albo taki czy inny? Takie zaczynają się dziać rzeczy w tobie. Rozumiesz? Albo dlaczego ci trzeba dwa razy prosić, żebyś wyniósł śmieć? Jeśli nie wierzycie, gdy wam mówiłem o ziemskich sprawach, on najpierw robi takie ruchy. Wielu chrześcijan tego nie rozumie. Wielu chrześcijan jest tak wyciętych z ziemskich rzeczy, że Bóg już nie może do nich mówić. Bo On najpierw buduje ci płaszczyznę zrozumienia ziemskich rzeczy. Będziesz się modlił i będziesz się modlił tam. Panie, w ogóle chcę iść za Tobą. Chcę być taki wierny Twojemu Słowu. Rozumiesz, o co chodzi? On cię doprowadzi do tego. Rozumiesz? Żebyś paprochy zbierał z czyjejś buty. Pan cię doprowadzi. Bo nie jesteś zdolny do tego, aby niebiańską rzecz uchwycić na stałe, bez uprzedniego usankcjonowania rzeczy ziemskiej. A rozumiesz? Łatwiej jest uchwycić rzecz ziemską. Łatwiej. Łatwiej systematycznie wyrzucać śmieci. Rozumiesz? I dopiero na tej płaszczyźnie, okej, budować potężną przestrzeń wierności w służbie. Jeśli wycofujesz się z rzeczy ziemskich, wycofasz się z rzeczy niebiańskich. Tak jest skonstruowana ludzka psychika, rozumiesz? Po prostu. Jeśli się wycofasz z rzeczy ziemskich, będziesz się wycofał z rzeczy niebiańskich. Wielu ludzi mówi, ja się nie, na mnie niepotrzebne takie tutaj, ja nie z ziemi. Ja mówię, ja też nie z ziemi. Ja też nie z ziemi. Ale tu żyję na tej ziemi. I na tej ziemi się trenuję.
na tej ziemi, tutaj. Rozumiesz? Ludzie chcą dobrze wyglądać, ale nie chcą iść i rzucać tym prymitywnym żelastwem na siłownię. Tego nie chcą. No to prymitywne. Tak, prymitywne. W ogóle niesympatyczne. Rozumiesz? A najpierw trzeba się spocić i śmierdzić. Ok? Żeby potem być pięknym i pachnąć. Zawsze tak. Najpierw ziemskie rzeczy. I to jest ten Bóg. Chcę, żebyście rozumieli Boga, bo Bóg myśli tak jak Jezus. On nie myśli inaczej. Dlatego jeżeli my nie słuchamy prostych komunikatów na poziomie ziemi od Boga, to nie możemy mówić, że on do nas mówi o rzeczach niebiańskich, bo znowu jest ściema. Znowu z własną panią gadasz. Chrześcijanie są mistrzami w rozmowach sami ze sobą. Psychiatria nazywa to schizofrenią. Nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który zstąpił z nieba. Syn człowieczy. On w ogóle na siebie ciągle kieruje, bo to o mnie tu chodzi. Cały czas. I tu się zbliżamy do poważnych rzeczy, do tych kluczowych rzeczy. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy. Historię znacie z wężem. Gryzły Izraelitów węże. Bóg mówi do Mojżesza, zrobisz miedzianego węża na kiju, postawisz w środku w ogóle wioski. Kto na niego spojrzy, jad przestanie działać. Miedź jest symbolem sądu. Każdy, kto spojrzał na miedzianego węża, sądził diabła. Rozumiecie? On sądził diabła. Wystarczyło spojrzeć. Byli tacy, co nie patrzyli. Uważali, nie, mi się inaczej. Ja pójdę sobie przyłożę przecież surowice. Przykładali surowice i wywalali się do góry kopytami. Izrael się zmniejszał. Ale ci, którzy zrobili prostą rzecz, nóżka puchła, a oni kuśnikali i patrzyli w węża. Byli uzdrawiani. Rozumiesz? Wbrew wszystkiemu. Nie robili nic ze sobą. Nie naprawiali się. Popatrzyli w miedzianego węża. Osądzili w ogóle wszystko. Ok? I zamanifestowała się moc. Jezus mówi, ja tak mam być wywyższony. Aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Kolejny werset o nieutracalności zbawienia. Wyłapujcie je też, żebyście wiedzieli i utwierdzali się w tym. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Ten werset w najgłębszym tłumaczeniu brzmi tak. Tak Bóg, znaczy, w ten sposób Bóg przyjął świat. W ten sposób Bóg przyjął świat. A dokładnie z powrotem przyjął świat. Z powrotem przyjął świat. Że Syna swojego jednorodzonego zesłał, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Tak brzmi ten werset. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to trzeba głosić. Nie głosić ludziom, że jesteś tak wartościowy, że Jezus za ciebie umarł. Jesteś tak wartościowy, że Bóg cię kocha. Nie. Do ludzi się głosi w ten sposób, jesteś śmieciem. Dlatego Jezus musiał za ciebie umrzeć. Żeby cię odśmiecić, odszczurzyć. W ten sposób Bóg odszczurzył świat. W ten sposób. Jezus to jedna wielka utylizacja. Ludzie się nie nadawali do niczego, byli kompletnym zerem. I On posyła Syna, żeby nas uratować. To jest ta miłość. Jak się ludziom głosi, że jesteś taki wartościowy, że Bóg cię kocha, to się wprowadza ludzi w potężny chaos. Bo to jest New Age. Nie głosimy New Age, przyjaciele. Głosimy Chrystusa ukrzyżowanego. Rozumiecie? Dezynfekcja, dezynsekcja, denalizacja na krzyżu nastąpiła. Rozumiesz? Zupełne oczyszczenie, odrobaczenie, odszczurzenie w ogóle. W ten sposób Bóg przyjął świat. Oczyścił go, aby mógł go przyjąć, bo świat był w jednym wielkim gównie. Rozumiecie? Trzeba było to oczyścić.
żeby to przyjąć. Oczyścić, żeby przyjąć. Rozumiesz? Jest niemożliwe, żeby kupa gnoju wtoczyła się do nieba, proszę Ciebie, bo ona jest wartościowa. Nie jest wartościowa. Dlatego poza Chrystusem nic do nieba nie może wejść. Bo poza Chrystusem to kupa gnoju. Rozumiecie? A niebo jest tak czyste, tak? Że się chodniki złotem wykłada. Tam jest tak. Tam się możesz w chodniku, proszę Ciebie, przejrzeć, proszę Ciebie, i zrobić mleka. To jest niebo. To niebo. To się w ogóle wydaje, że w ogóle jestem tak wartościowy, że Bóg mnie kocha. Nie! Wartościowy jesteś w Chrystusie. Tam wszedłeś w tego Chrystusa, to nabrałeś wartości Chrystusa. I tam to już jest w ogóle taka wartość. Tam to znowu następuje taki myk, rozumiesz, że już nikt naprawdę nie ma nic do powiedzenia. To możesz podnieść głowę, proszę Ciebie, rozumiesz, tak chodzić to było w tym momencie. Ale dlatego, że tam wszedłeś, tak? Odrobaczony, oczyszczony, odszczurzony, proszę Ciebie, nowiutki, świeżutki, rozumiesz? O, to tam jesteś, teraz wartościowe. Wcześniej nic nie warty. I to w ogóle taką Ewangelię trzeba głosić. W ten sposób Bóg przyjął świat. A nie Bóg Cię kocha. Tak, kocha Cię. Właśnie dlatego, tak, cała ta historia. To jest ta miłość. Tylko jak ta miłość się objawia? Okej? Jak ona się objawia, ta miłość? W jaki sposób On kocha? Okay? W jaki sposób? Są różne rodzaje miłości na tym świecie. Pedofile też są bardzo miłości. Rozumiesz? Bardzo dzieci kochają w ogóle. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony, uratowany. On przychodzi po to, żeby uratować świat, uratować. No uratować to trzeba od czego, zgadza się? Czy on to nie przyszedł na imieniny świata? O, super świat, bawimy się. Jestem Jezus, w ogóle Ty jesteś świat, zawrzemy spółkę z Nim. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Dobra, to są potężne prawdy Boże. Kto wierzy w Jezusa, nie będzie sądzony. Nie będzie sądzony. W ogóle wiesz, że w niebie nigdy Bóg nie będzie z Tobą rozmawiał na temat Twoich błędów. Rozumiesz to? W ogóle wiesz, że nigdy Bóg z Tobą nie rozmawia na temat Twoich błędów? Nigdy! Jak gdzieś tam w modlitwie usłyszałeś coś o Twoich błędach, to nie był Bóg. To znowu Twoja głowa i diabeł za tym stojący. Rozumiecie? To nie Bóg! Jesteś w Chrystusie i Bóg w ogóle nie rozmawia o Twoich grzechach. Upadłeś dzisiaj, a Bóg nie rozmawia z Tobą. Poszedłeś się modlić, pokutujesz, płaczesz, cierpisz, proszę Ciebie, wiesz, o co chodzi. W swojej głowie powstają rzeczy tak. Chcę, żebyś zrozumiał, żeby to było po raz ostatni. Jestem Twoim Bogiem, wiesz, o co chodzi. To jest Twoja bania. Wszystko bania Ci generuje. Bóg nie rozmawia z Tobą, bo On tego nie widzi. On nie widzi upadku Twojego. On w Chrystusie jest. Posłuchaj. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. To słowo sądzony to jest tak potężne słowo. Rozumiesz? To słowo oznacza tak. Oceniony, zweryfikowany. Rozumiesz, o co chodzi? Zważony, zmierzony. Nikt nie będzie. W momencie przyjęcia Jezusa, tak? Jest zamknięty temat. W niebie jest tylko sąd po nagrody. Tam się po premię idzie. Po premię. To jest kwestia premii. To jest rozdanie premii. Jedne mogą być mniejsze, drugie większe, inni w ogóle nie dostaną, proszę Ciebie, tak? Ale sucha pensja zawsze jest. Rozumiesz? Jak w komunizmie. Czy się stoi, czy się leży, 1500 się należy. Rozumiesz? Dlaczego? Bo sucha pensja została dana w Chrystusie Jezusie. Rozumiesz? Czy wyrobisz, czy nie wyrobisz, czy zarobisz, czy nie zarobisz, to ta sucha pensja nie. I to jest zbawienie. Rozumiecie? Zbawienie. Dlatego w ogóle ja chcę też, żeby Słowo Boże weryfikowało wasze modlitwy, relacje z Bogiem w ogóle weryfikowało. Okej? Okay?
że weryfikowało. Ludzie się strasznie boją takiej Ewangelii, boją się głosić tego, wiecie. To jest pozwolenie na grzech. Ja mówię, jakie pozwolenie na grzech? No jak mówię, grzech, to kto jest głupki, to głupek grzeszy. To ja mówię, to przecież każdy ma prywatnie. No rozumiesz, o co chodzi. Grzeszysz, no to głupi jesteś. No. Tak jakbyś te benzynę wstrzykiwał, po co ci? Rozumiesz? No nie rozumiem. Po co w ogóle się krzywdzić? Wiesz, ale nie wierzę w to Boga. No nie mieszaj w to Boga, no ty krzywdzisz się, no to takie numery robisz, no tutaj sobie, no tak? Są różni ludzie, no różne numery robią, tak? A to siebie krzywdzi, no. Tak? Siebie. Może tam kogoś, drugiego człowieka też możesz skrzywdzić. Ale nie, ale to nie, to nie, nie na linii ty i Bóg jest cały czas wszystko w porządku. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony. Dlatego, kiedy głosisz Ewangelię, to głosisz ludziom prostą rzecz. W ogóle wiecie, co się głosi ludziom? Uniewinnienie. W ogóle Ewangelia to jest uniewinnienie. To się mówi, ty skazany na śmierć. Hegu. Na śmierć. Nie uwierzyłeś, jesteś osądzony. Rozumiecie, kto nie uwierzył w Jezusa, ma zasądzony wyrok śmierci. Nie ma, że tam dostanie wyrok śmierci. On ma ten wyrok śmierci. Teraz. Czyli przyjęcie Jezusa to jest amnestia. Łaska to amnestia. Cofnięcie wyroku. Wiecie, na czym polega uniewinnienie? Uniewinnienie polega na tym, że człowiek dostaje wyrok i koniec. Wszystkie sądy apelacyjne już są poszły, kasacja poszła, już w ogóle nikt go nie goni. 25 lat. I teraz co robi gość? Pisze do prezydenta i prezydent będzie mówił, ułaskawia. Ale numer człowiek olał wszystkie sądy, wziął ułaskawił, bo kim on jest prezydentem. I tak Bóg ułaskawił. Ale kiedy my głosimy ludziom Ewangelię, to my ich stawiamy w prostym miejscu, ty osądzony jesteś, wiesz? Idziesz do piekła. Wiesz, że byś dzisiaj umarł, to idziesz do piekła? Rozumiesz? Czy diabeł będzie dojeżdżał jak burosłupia? Ty masz pojęcie w ogóle? Masz pojęcie? Jezus to jest ratunek dla ciebie. A nie idzie się do ludzi, mówi, taki jesteś wartościowy, taki wspaniały, przyjdź do Jezusa. I się żywać chce na to. Wiecie czemu? Bo to nie zbawia. Bo człowiek się dowiaduje, że taki jest cudowny i wspaniały, to on się dobrze czuje. A te wersety nie pokazują czegoś takiego. Ja nie zamierzam ludziom dawać w ogóle nadziei poza Jezusem. Żadnej! Żadnej nadziei poza Jezusem nie ma. Żadnej! Mnie w ogóle nie zależy na tym, żeby ludzie mieli dobrze poza Jezusem. Rozumiecie, o co chodzi? W ogóle mnie to nie interesuje. Zero humanistycznych takich zajawek. Każdy mnie Bóg gdzieś prowadzi, no to tak. Natomiast ja idę do ludzi, daję im swoje serce i prowadzę ich do Jezusa, nie? Ale nie mam takiej odgórnej filozofii. Ja chcę, żeby ludziom było dobrze. Ja nie chcę. Ja chcę, żeby ludzie do Jezusa przyszli. Ja nie chcę, żeby się ludzie dobrze czuli. Ja niech się źle czują. Tak? Ja im wszystkim dobrze życzę, żeby się źle czuli. Niech nie śpią, niech mieją, niech mają, proszę ciebie, wdęcia, proszę ciebie, różne rozchodzi. Niech myślą, że muszą przyjść do Jezusa. Ja im wszystkim tego życzę. Z całego serca. Tak, bo oni są osądzeni. Osądzeni są. Co ja mam im życzyć, jak oni są osądzeni? Wiesz, o co chodzi? Wiesz, czego ja życzę komuś, kto jest osądzony, żeby został uniewinniony. Kiedyś Bóg mi powiedział, pamiętaj, nie mebluj swojej celi. Cela nie jest po to, żeby ją umeblować. Cela to jest paskudne miejsce odizolowania. Tego się nie mebluje, bo jak umeblujesz, to się przyzwyczaisz. Ludzie chodzą w swoich deficytach, w swoich człowieku klatkach i je meblują, układają, kwiatkami człowieku obwiązują, żeby im było przyjemniej. Tam nie ma być przyjemniej. Tam ma śmierdzieć. Rozumiesz, jak zobaczysz ranę, to musi ci się zachcieć rzygać. Jak spojrzysz w swoją duszę i zobaczysz, że ty masz w ogóle dziurę, to musi ci się zachcieć rzygać, a nie tam, o wiesz, tutaj obrobię końcówki. Człowieku, wiesz.
Będzie ładnie. Będę miał ładną dziurę w duszy. Tak? Pójdę i mi powiedzą, że ciebie parę fajnie, że nie, nie powiedzą. Na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat. Na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat. Lecz ludzie bardziej mówią, ale ciemność, bo uczynki były złe. Bóg osądził świat przez to, że dał ludziom ratunek. On osądził, powiedział tak, wszyscy, którzy nie przyjmiecie ratunku, leżycie. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości. Każdy. Każdy, kto nienawidzi światłości, będzie trzymał się z daleka od niej. Pamiętajcie o tym. Dlatego tak wielu ludzi się trzyma z daleka od Twojego życia. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego dokonane są w Bogu. Człowiek światłości będzie zawsze chciał, aby był być widoczny. Ja rozwinę następne spotkanie, te ostatnie wersety, bo teraz nie ma na to czasu. Ale kiedy będziecie badać to słowo, to przyglądajcie się temu właśnie z tej perspektywy.